Karolu i chodźmy na spacer. Dobra, to może na górę. No i idziemy na górę, znaczy jedziemy. Ulepić bałwana. Śnieg. Boku w Polsce śnieg. Gdzieś tam w górach pewnie tak, ale na Mazowszu. W okolicach Mazowsza. Ari, to no dobra, niech to będzie mały bałwanik i to jest ten, najniższa kula. No ja mam głowę, zobacz jaka jest pokaźna. Sam raz na maseczkę. Panie, jak rzucę do ciebie kamerę, jak myślisz? Będzie dobre ujęcie, jak rzucę do ciebie kamerę? Nagrywa się, nawet nie zamarzła. A teraz załaduję ją w kulkę i rzucę w ciebie. Ale czad! Tak właśnie Karol spędza swój dzień wolny od treningu. Wyszedł na spacer. Bardzo dobry spacer. Bardzo dobry. Dobra, że ona coś kulki nie pod ten zapożyczył. Gdzie ten nasz bałwanek? A jest. Montujemy. Jakiś taki wychudzony trochę. No to kolor. A, no dobra. Udo ma solidny, ale za to. To ja jestem. A, dobra. Jakieś łapki mu dorabiamy? Tak, to jest nasz bałwanek. Można takie oczy. Dawno śniegu nie widział, ma teraz takie duże oczy. Dzieło sztuki. Jest, bo polski bałwanek. Karol. No koleżko, zabraliśmy byśmy cię na dół. Ale podejrzewam, że po drodze byś nam się mógł letko rozpuścić. Ale troszkę śniegu weźmiemy dla pozostałych. Tych, którzy z nami nie przyjechali na górę, znaczy nie przyszli. Bo przecież my pieszo tu przyszliśmy. Zrobiliśmy 1000 przewyższenia. No dobra. Ja tę piłeczkę zabieram. Możemy się jeszcze tutaj porozglądać. A tak się właśnie cieszy Brazylia ze śniegu. I też coś tam nagrywają, bo im GoPro pika. No, oni śniegu nie mają u siebie. A może mają? Jeszcze raz. Shoot me again. Shoot me again. No problem. No, czekaj. Wyłapałem. Wszystko przyjęto na klatę. Da. Fajnie. Fajnie się bawicie, chłopcy. Fajnie. No. Fajnie. Weź nie bujaj ty, bo się boję. Ale jest stroma. No, bawa nam bierzemy ze sobą. Na razie to taki mikro. Będzie stał na tym parapecie. Ja wiem, czemu pójdzie z Oslo. Zobacz, jak weźmiesz z Oslo, to śnieg staje się wyraźny. No, a widzisz. No. No, tak więc zaprosiliśmy was dziś na spacer. W warunkach zimowych, jesiennych. I skręcimy ten film jakoś, żeby wszystko było odwrotnie. Bo najpierw pojechaliśmy na górę, poszliśmy z buta, a teraz zjeżdżamy w dół. No. Najpierw,
No dobra, jedziemy tu cały czas. I znowu stromo, bujamy wagonikiem. Jo, ale fajnie. Ale czad, zaraz kolejka się zatrzyma. Ty, Polaczku, nie bujaj tam. O, las nakręcimy. Polaczki. No. O, ale patrz, jaki tu fajny dom się wybrał. Ja, po tych piękach, ale by tu szedł. Teraz widzicie? Wam otworzyłem. Czemu nie mówiliście, że spokojnie? Dobra, wystarczy, bo mi ręka zmarzła. Siła pękła, zamykamy. Jedziemy dalej z naszym koleżką. Ty, Olaf, nie denerwuj się, już prawie jesteśmy. No i jesteśmy 1000 metrów niżej. Dawaj, mały, nie bój się, atakuj bandę. A jak podchodzi ostro. To tam byliśmy gdzieś u góry. Tam. Tam, chmurka. O, tam mamy tą górę, to tak zawsze ładnie wygląda. A teraz jej nie ma. O, a tam na tarasie powinien być teraz Maciej i powinien nas nagrywać. Macieja nie ma. Samochody nasze tam stoją. I stacja końcowa. Warszawa Ursynów. Kopa chwila. Dobra. Dobra. Olaf, chodź, idziemy. Olaf idzie z nami. No tam jakiś Olaf też fajny został. O, i prosto na chatę. Nie, no nie jedziemy na skróty. Musimy dookoła. Olafku, nie denerwuj się. Już prawie jesteśmy. Zaraz. Do zamrażareczki cię włożymy. Jutro tu wszędzie będzie śnieg, zobaczysz. On przyjdzie, on się czai. On już jest za rogiem. Tak, jeszcze raz. Winter is on the corner. On the corner. On the corner. On the corner. No, roleczki są. Nie ma komu sprzątnąć. Ciekawe, jak to też jeszcze będzie jeździł. No dobra. Dobra, Olafku, ale ty śpisz tutaj, nie? No. Dobrze ci tu będzie. Do domu niedaleko. Ja idę do ciepłego. Nie! Dobra. Zobaczymy. Dobra, Olafek, śpię z tobą. Trudno. Jakoś damy radę.